Halo, to działa! Yeah! To działa! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Total War Arena, wersja beta. Dostałem niedawno właśnie tą grę od mojego bardzo dobrego znajomego. Bardzo serdecznie cię, Johnny, Yahoo, pozdrawiam. I już widzę pierwsze drobne nieścisłości w postaci kamery, kamery, przepraszam. Rozdzielczości, które będę musiał poustawiać. To są pierwsze wrażenia, więc tutaj nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Nie wiem, co to dokładnie jest. Wiem, że to jest seria Total War, która w moim serduszku bardzo, bardzo głęboko gdzieś tkwi. Ja pamiętam czasy, jak pierwszy Total War Shogun 1 wychodził, gdzie to kurde były małe, chodzące miniaturki ludzików. Miniaturki, kurde, no to, kurde, wyglądało to jak takie ludziki z papieru, bierze takiego ludzika i to i koniec. I się biją. I w ogóle trudna to była gra jak dla mnie za dzieciaka. Dobra, please choose a setup which suits your play style. Classic camera, simple unit moral, health bars, unit formation, drag, horizontal, camera, kurde, ja nie wiem, o co chodzi, bo jeszcze nigdy wcześniej to nie grałem. Four additional settings, C, configs, no dobra, weźmy classic. No i co nam się rzuca w widok? Ja może bym chciał znaleźć opcje. Options, graphics, medium, high. I może tak 1280x720, okej. Okay. Dobra. Jakoś to nam działa. Brightness, gamma, wszystko jest ok. Controls. Wsadem, kamera. To jest głównie kamera, wiadomo. Jak wszystkie Total Wary, jesteśmy dowódcą pewnie. Battle Interface. Target Zones. Też może być ok. Sounds. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie to jakoś kurde przetłaczająco głośne. Ok, audio low qualified. Dlaczego low? High, ok. Back. Back. Dobra. Co mamy w ogóle do widzenia? No, nasz generał, którego widzę, że możemy chyba go rozwijać. Germanicus. Germanicus was a Roman nobleman and general... Dobra, mamy tutaj przedstawioną historię. Diversity bonus. Mamy tutaj bonusy do... Diversity? To dywersja? Bonus commander XP unit silver and gold for first daily victory with command. O! Czyli tutaj mamy jakieś zasoby w postaci... No, po pierwsze złota, chyba i dodatkowych morali? Znaczy, to jest bonus commander EXP, unit EXP, srebro i złoto. No dobra. Bonus units EXP for using more than one unit type. Jeżeli użyjemy więcej niż jednego typu jednostek, dostajemy dodatkowe 30% unit EXP, experience. Battle bonus, per unit for each battle you play. Jeżeli mamy więcej wojsk, dostajemy więcej expa dla naszych jednostek. Dobra, baraks. Co mamy w barakach? Może zaczniemy od początku. Commander. Możemy sobie wybrać Germanicusa, Scipio Africanusa. Ja pierdolę, ale nie wiem. I Juliusza Cezara. Pewnie każdy z nich ma jakieś fajne bonusy. Veni. Increase speed and charge damage. Czyli więcej napierdalamy szarży. Tutaj mamy przedstawione nasze, z tego co widzę, specyfiki naszego generała. Tu mamy właśnie Gladiusa, Germanicusa, przepraszam. Który widocznie jest takie bardziej pod jednostki w zwarciu w szyku, bo widzę, że tutaj jak wchodzimy w te studo, to mamy większą mobilność. Lepiej blokujemy. No i on to jest bardziej taki formacyjny generał, natomiast tutaj jest stricte high combat skills, no taki ogólny, no tak mi się wydaje.
przyspiesza szybkość jednostek, zwiększa celność naszych jednostek artyleryjnych, naszych balist chyba. Inspire allies to high combat skills. No, mamy taką aurę dla naszych jednostek. No i oczywiście może... Nie rozumiem tego. Stop special orders being executed. Nie wiem. Ale tu mamy takie wojska, a tu mamy takie wojska. Tutaj mamy jakieś, kurde, jakichś frajerków. O! Możemy w ogóle mieć donację. Zajebiście. Możemy być kim? Kim jesteśmy? Dobra, to rozumiem Rzym. Minus jakiś pewnie Gal. Tak widzę tutaj po tej śwince. Free. Jeszcze nie ma. Szkoda. Bo bardziej bym chciał się nimi wybawić. No i chyba to jest. Aha, sorry. To są Grecy? Ja. To chyba są Grecy. O, mamy Leonidasa, Miltiadesa i Aleksandra Wielkiego. Spoko. Tutaj mamy łuczników, widzę. I łucznik i włócznik. Kurwa. Okej. Okay. Zobaczmy, co ma Miltiades. Infantry Charge. Damage Infantry Charge. Fajnie. Zwiększamy damage, jak szarżujemy. O! To w ogóle pokazuje. To jeszcze lepiej. Świetnie. Drop Shield. Lose weight, gain speed. Czyli tracimy tarczę, że odrzucają ją nasi żołnierze i szarżują, przez co są szybsi i w ogóle zwinniejsi. Deflect incoming missiles. Czyli zasłona przed nadciągającymi ostrzałami. Aha, czyli podnoszą tarczę nad głowę, żeby móc sobie lepiej blokować ostrzał. Przez to mają mniejszy zasięg wzroku i mniejszy o 50% atak w zwarciu w melee. Ale mają 50% lepszy blok przeciwko pociskom. Fear. Immediately a specific unit into routing forum, it position. Aha, czyli straszymy jednego bandyta. To jest kurwa zajebiste. Bo możemy sobie w mgnieniu oka pozbyć się jednego przeciwnika, który jakoś tak kurde za mocno na nas szarżuje. Dobra, co ma Leonidas? Strike the enemy. Czyli napierdalamy z tarczy. Hold the line. Brace against charge and strength defense. Czyli stajemy w pozycji, jak to było w 300. Nasi Spartanie ustawiają się z włóczniami i napierdalają. Jak to wygląda statystycznie? Charge deflect, bracing bonus, melee defense. Same plusy. Tutaj również same plusy. Push the enemy block. Czyli przechodzimy przez blokadę naszego przeciwnika. Mamy zmniejszoną prędkość. Ale to chyba jest kurde gównoważne z racji tego, że walcząc w zwarciu i tak się nie poruszamy, a jeżeli chcemy przełamać linię przeciwnika, no to tak idziemy dalej. Zajebiste. Mi się wydaje, że ja sobie wezmę Leonidasa. Zamknij się telefonie. Battle cry. You're wearing allies. The rally battle cry can inject vigor into the hearts of the waving allies. Zajebiste. Koleś ma same plusy. Select. Wybieram sobie Leonidasa. Mam tutaj swoje wojska. To są pikinierzy. O, Militia Hoplites. Zajebiście. Strzelcy. No, faktem wszyscy mają ten sam typ ryja. No, niewiele się różnią. Tak samo tutaj. Okej, okay. I co mamy? Możemy zmienić ich kolor. Zielony. Jakiś ładniejszy może, kurde. Halo. Secondary. Nie widzę. Włócznicy. Aha, to coś takiego. Może być zielony. Co? Kurde, tych kolorów prawie nie rozróżnią. No dobra, co my tu mamy? Mamy główne statystyki naszych jednostek, które wyglądają właśnie w ten sposób. Tu mamy naszych łuczników. I tu mamy takie porównanie. Tu mamy właśnie te tutaj kreski, które zaraz zobaczycie. To jest porównanie z łucznikami. Więc całkiem spoko. Między tymi a tymi nie ma żadnej różnicy. Wrócę jeszcze do kolorowania, bo skoro już wszyscy mają wyglądać tak samo, to niech wyglądają tak samo. Dobra. Co my mamy tutaj? No helmet. Darmowa jednostka.
Mamy włócznie, więc mamy więcej ataków, a nie. Mamy tarczę. Grecka tunika. Nie mamy nóg. Możemy je uzbrajać, to jest zajebiste. Mi się bardzo podoba. Statystyki, czy możemy je podnosić? Nie wiem jeszcze. Jakbyśmy dawali im dodatkowe rzeczy, to będą mieli... O kurde, fajnie. Ej, wygląda to zajebiście, mi już się naprawdę zajebiście podoba ta gra. A jeszcze nawet nie zacząłem. Commander. Dobra. Baraks. Zobaczmy, co jest w barakach. Możemy upgrade'ować, kupować, wynajmować jednostki, które będą nam napierdalać. To są jednostki pierwszego tieru. Jednostki drugiego tieru to z lekkich hoplita, myrmidons, którzy nie wiem, czy są... O kurwa, tutaj już widzimy na samym środku. Są, no są srodzy, są srodzy. Wyglądają na o wiele lepszych. No o wiele. No znacznie no, tam różnica jest. Pyk, pyk, pyk. Zielono? Chyba nie ma znaczenia. No tutaj trochę grafika się pierdoczy. A spróbuję ją ustawić na Options, Graphic, Custom, Ultra. OK. I wszystko wygląda rwiechują. Dobra, mamy 300 tysięcy pieniążków. Tutaj nie widzę tego expa, bo mnie niestety nagrywajka zasłania. No dobra. O. Skorpion. Krawcą. Aha, co to ty kurde jesteś? Aha, bo tam znowu jest balista. To mamy jednostki trzeciego tiru. Lepsi hoplici. Tak, a chcę zobaczyć porównanie. Halo, wejdź tu. No tak, trochę już... Niewielka różnica. To są takie drobne nuanse, widzę. No. Myślę, blok większy. No, tak fajnie. Tercian Peltastis. Peltast. No, dobra, nie wiem, co to jest. Piątego, czwartego tiru. Piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego. Mamy 10 tirów, gdzie to już jest, kurwa, Turbo Cox. I w porównaniu do to, kurwa, widzimy różnicę. Royal Spartans. No ładnie, 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 ale tutaj mamy w chuj tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy Army. Jak wychodzi nasz rozwój? Zaczynamy z... Aha, to ja mogę sobie tutaj rozwijać w ten sposób. Czyli jeżeli mam tych, to mogę później przejść na to, ale czy ja coś muszę wykupić wtedy? Nie wiem, trudno mi jest określić. Coś mi tu miga. Daily Questy. Co mi tu z lewej miga? Flaczek, fuck. Hello. Spierdalaj! Nie wiem, kim ty kurde jesteś. Dobra, armii, wszystko tutaj widzę. Chyba możemy spróbować zagrać. Co wy na to? Widzę, że jakoś to idzie. Mam nadzieję, że nagrywajka dobrze nagrywa. Joining machine. Assemble players, players in the queue. Zobaczmy, zobaczmy, bo to chyba są jakieś takie, wiecie, wielkie batalie, gdzie się, kurwa, napierdala kilku graczy przeciwko kilku i to jest tak, że jedni do tej strony, jedni do tej strony i kurde, jest taka frontalny atak, to wszyscy na przykład grają tutaj, a my tak znali, to pije. Kurde, pewnie będziemy potrzebna bardzo duża komunikacja z graczami. Na razie jest bardzo długi ekran ładowania, 28% dopiero. 31 ludzi w kolejce 63, więc kurde, pewnie poczekam cały tydzień. Assembling players, no fajnie. Dzisiaj? 65, 36%. Kurde! Czy ja mogę wtedy przychodzić z, po oknach? Co ja tu mam? No jak mówię, nie mogę tego sprawdzić. Bonusy. Your profile. My profile. Nic. Nic. Jestem chujowy. Nie mam żadnych bonusów. Ale bez kitu. Ja sobie pójdę teraz Leonidasem, zobaczę, bo on ma naprawdę fajne staty. Chociaż nie sprawdzałem pozostałych. Czy jak wejdę w to... Aha, nie. Aleksandra Wielkiego mogę za 10 tysięcy. I Miltiades. Ten Miltiades to ma takie trochę kiepskie rzeczy, ale tutaj zobaczmy. Jakieś plusy? To tutaj. Isabel played the enemy with combat. Ciekawe. Aha. O! Moment, wróćmy, halo. Close, close, close. 100%!
Session setup. Joining the game. W końcu wchodzimy w grę. Może będzie coś ciekawego się w końcu działo. Ja bym kurde chciał wiedzieć, gdzie jest muzyka. O chuj, to dowiedzie nas w pizdu. Jakiś wargaming, ajaja. Ja po lewej stronie. Kerskę. Ja pierdolę, dużo tego. To może być naprawdę ciekawe, bo tak patrzę, w chuj przeciwników. Dosłownie, w chuj. W chuj. Ej, ale już tutaj widzę Aleksandra Wielkiego. Nie zgadzam się! Kurde, co to jest? Dlaczego oni mają tutaj Aleksandra Wielkiego, który jest już warte 10 tysięcy? Alo, ja tyle nie mam na start. Oni muszą być jacyś dobrzy. Nie zgadzam się. Pewnie będę znowu najgorszymi jednostkami grał. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie w tym czasie. Waiting for other players. Welcome, summoner. Kurwa mać. Mój down wysyła mi zdjęcia. Super. Okej. Okay. Click play with your ready. Dobra. O chuj chodzi. To jest nasz target, rozumiem. Chyba mamy tam dotrzeć. Dobra, mi się wydaje, że to jest coś w stylu... To wygląda jak League of Legends, sorry. Masz trzy ścieżki, tylko kurwa rozdzielone. Dobra, ja będę w drugiej linii na piątce. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie do dwójki. Byłoby bardzo, bardzo fajnie, bo tak samemu napierdalać się z przeciwnikiem bym nie chciał. Tym bardziej, że nie wiem, o co chodzi. To jest chyba Capture the Flag lub cokolwiek. My musimy przejść tutaj. Oni muszą przejść tutaj i my będziemy napierdalać jednostkami. Aha, on rysuje. A ja bym chciał przejść, tak nie wiem. Halo? A mogę rysować? Toggle pin. O kurwa, dobra. O chuj. Okej, okay, dobra, nieważne. Dobra, dobra. Ruszamy. Aha, więc nasza wizja jest bardzo ważna. Dobra, idziemy na zasieki. Tutaj zapierdalamy. Halo? Legioniści. Dobra. Wazar dwójka. Stoi. Tutaj się ustawiacie. Moi łucznicy stają tutaj. Będziemy próbować ostrzeliwać ich z flanki. Bo chyba bardzo źle robię, że każe im zapierdalać, ale chyba nie mamy jeszcze tych statystyk zmęczenia. Co to jest? Road needs to move quicker. Świetnie. Możemy poruszać się szybciej. Czy ja mam opcję jakoś pisania? Hello. Hello. I'll protect mid. So my body will help. Okej. Okay. Nadchodzą, więc trzeba zacząć strzelać. Okej. Okay. Musimy się ustawić w ten sposób. Ustawcie się, szybko, szybko, szybko. Dobra, strzelamy, strzelamy, strzelamy. Kurwa, dostajemy w pierdol. Ale dostajemy srogi w pierdol. Ruszać, ruszać. Jak nas gnoją? Halo, przyjaciel. Halo, przyjaciel. Pomoc. Help. O Jezu. O. Dobra. Muszę się teraz wycofać tymi jednostkami, bo one skupili się na nich. Kurde, ale wpierdol. Spierdalać, przyjaciele. Kurde, wsadę. Spierdalamy. Nie patrzcie. Oni wejdą teraz w battle. Okej. Okay. Wchodźcie w łuczników, a wy strzelajcie. Strzelajcie. Dobrze. Jakoś to idzie. Nasze jednostki nakurwiają. Moje jednostki piechoty dostają wpierdol. We need help on mid. They are dear. I'm first. Halo, wojsko uciekaj. Przyjaciel, kurde, co tu się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Kurde. Dobra, nasi łucznicy strzelają, więc jest jakiś bonus.
Moje jednostki nie żyją. Halo, żyje ktoś? Nie, nie żyje. Wróćcie, wróćcie, halo. Nie spierdalajcie! Morale, halo, przyjaciel! Kurde! Jaki wpierdol. They are focused on mid. Raz, dwa, three enemies. Trzech przeciwników. Musimy się jakoś bronić. Kurde! Moje archersi są bardzo ranni. Ważne, żeby teraz, kurde, nie podchodzili. Ale dobra, jakoś sobie dajemy radę. Zobaczmy, jak idzie moim przyjaciołom po lewej stronie. Triffid się wycofuje. Bierze lepsze pozycje. Tutaj są jednostki, które będą ostrzeliwać. Bardzo dobrze, jeżeli tutaj nie ma tylko strzelców. Niestety ma strzelców, ale nie jest najgorzej. Nasi z prawej strony naprawdę bardzo ładnie sobie radzą. Przechodzą naprawdę sporą ilość jednostek. Tutaj widzę aż trzech, czterech, kurde, graczy, którzy ruszyli w pościg za nieprzyjacielem. Możliwe, że uda im się złapać ich w kleszcze. Jeżeli tylko tutaj będą chcieli przejść, to nasze jednostki mogą ich, nasi przyjaciele mogą ich zaraz dogonić. Dobrze, udało nam się jakoś tutaj znaleźć. Nasi chyba spierdalają, gdzie pieprze rośnie. Wandal. Wandal, idź pomóż. Kurde, nie pomożesz. Jesteś chujem. Dlaczego jesteś chujem? Wandal, halo, przyjaciel. Dobra, trzeba iść szybko wspomóc jednostki strzelające. Bardzo ważne jest, żeby te jednostki cały czas walczyły. Nie możemy pozwolić sobie na przerwę. Friendly fire. Nie pozwalamy na friendly fire. Kurde, debile. Strzelać, 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 strzelać. Dobrze. Nie może być friendly fire. Jeżeli będzie friendly fire, to jest niedobrze. Okej, okay. Jakoś sobie radzimy. Moje jednostki dostają srogi wpierdol. Mid is under heavy attack. They coming. They are coming to our base. Dobra. Ja sądzę, że robimy taktyczny odwrót. Zaczynam spierdalać do moich jednostek. Ale postaram się. O, tu wejdę. Moje jednostki, szybko, zapierdalać. Oni biją mnie. A nie, nie biją mnie. Dobra, jest nas niewielu. Halo. Nie, mogę to jakoś tak szybko? Pyk. Gdzie są moje jednostki? Ej, halo. Przyjaciel, możesz zapierdalać tutaj. Dasz sobie radę, nie? Kurde, dobra. Mamy pędzele, którym możemy atakować. Jesteśmy troszkę w dupie. Moje jednostki już tak podchodzą tutaj. Bardzo dobrze. Zdobywamy. Good! Bardzo dobrze, zdobywamy bazę. Sawać, broń, kurwa! Już to wygramy, ja pierdolę. Ej, zajebiste to jest. Ping. Ostrzał. Czemu nie mogę strzelać? Mogę strzelać. Zajebiście. Yeah! Oni mnie nie widzą, ej, napierdalam. Świetnie. Kurde. Ej, ale tutaj teren, zajebiste to jest. Można bardzo fajnie wykorzystać teren dla swojej przewagi. Tym bardziej, jak następnym razem bym ustawił tutaj trzy oddziały strzeleckie. Trzy oddziały. I oni tedy idą i giną. Jest piękne. Zaraz zginą wszyscy. Bardzo dobrze. Yeah, kurde. Jaki to był genialny pomysł. Ukształtowanie terenu naprawdę dużo daje. Oni mnie nawet tutaj nie widzieli. Zaraz wygramy. Flanked. Zajebiście. Ej, tutaj kurde wchodzi nawet opcja flankowanie. Tutaj są komendy, opcje jakie... opcje.
sytuacja, jaka się dzieje w przeciwnej drużynie, w naszej drużynie, to jest opisane, że są sfrankowani, są zszokowani, więc morale spadają. Więc trzeba, kurde, wszystko uważać. Tutaj zdobyli jeden outpost. Ej, tutaj się zdobywa outposty? Chłopaki, tutaj. Dobra, ja tu widzę mały kawałek. Ale ja tu widzę, że my możemy zdobywać te jeszcze punkty tutaj. Raz, dwa, trzy. Ej, zajebiście. Ej, skąd oni napierdalają? What? O chuj. No to mieli o wiele lepsze jednostki. Bez kitu, kurde. Rozjebali mnie. Zniszczyli, kurwa, wszystko, co mam. Jej, mam wojsko. Peasants, nie róbcie wstydu, brońcie się, cokolwiek. Przyjaciel. Dobra, tutaj chyba zdobywają. Tak, zdobywamy, zdobywamy, jest 72%. Kurde, jest moc, chłopaki. Dajecie radę. Przepraszam na emocje. Ale nie odchodźcie, musicie tutaj stać. Musicie teraz tego bronić. O nie, tutaj. Tutaj, halo, przyjaciel, tu. Tutaj. Tutaj! Przejmij! Blokuj! Dobrze! Ja tu będę wam rysować. Chuj! Nie widzę. Co się tutaj dzieje? Ja jako mistrz taktyczny... O nie, oni mają trzeciego... Kurwa, trzeci poziom! Trzeci tir! Ja jebie, a ja się dziwię, dlaczego jestem taki słaby. Tu są! Tu są! Ja wam pomagam, ja wam podpowiadam. A tutaj co się dzieje? Tutaj. Tutaj są przeciwnicy. Tutaj są. Oni spierdalają tędy. Dobrze. Uwaga, uwaga, tutaj są jednostki przeciwnika. Więc pomóżcie im. Tracimy punkt! Tracimy punkt! Kurwa! Punkt! Punkt, kurwa! Punkt! Ja jebie. Tracimy go, tak? Nie, dobrze. Zdobywamy go. Tylko, kurde, muszę cały czas blokować. Bardzo dobrze. Jeee! Kurwa, fajnie. Kurwa, nawet jak nie będzie mi wychodziło granie w postaci użyteczności moich jednostek, bo na pierwszym poziomie są chyba raczej chujowe, więc będę starał się czasami nawet komentować, spróbować swoje siły w komentarzu jednostkami, co tutaj się, kurde, dzieje. Leciutcy hoplici, to są wojska Michaela Pawła Komana, raz jego drugopoziomowymi archersami, jak się oni nazywają? O cholera, a myślałem, że to wchodzą w nas jak kutas w ciasto. Ej, ale naprawdę, tracimy już to! Było tak blisko, what the fuck? Opaki, poink, tutaj, nieważne. Zdobyć, zdobyć, zdobyć. Narysuję tutaj takiego pięknego fallusa taktycznego. Taktyczny fallus, widzicie? Okej, okay. A jak tam u nas? Nasza baza jako tako się trzyma. Tutaj są jednostki, to jedne, tutaj jest ich... O! Tu koleś bardzo dobrze wybrał. Spierdalaj stamtąd! Cofaj się! Cofaj się! Wycofaj ich, bo ich tracisz bez sensu. Ja wiem, że nałożyłeś im tarczę na głowę? Jo. Przyjmują te ostrzały, ale tak czy siak giną! Weź ich, kurwa, cofaj! Cofaj! Wycofaj ich, bo ich tracisz. Nyga. Dobra. Ale udało się wygrać. Zdobyliśmy 30 punktów comment, unit comment. Zajebiście. Jest pierwsza walka wygrana. Co prawda. Kurde, wygląda to jak World of Tanks albo jakaś inna taka gra, tylko że masz, kurde, w chuj armii. Zajebiste. Jestem podekscytowany, jest mi się podoba w chuj. I co teraz? This commander is still in the battle. Ale
chuj, nie. Czyli co? Nie mogę go użyć, bo jest nadal w bitwie. Dlatego muszę wybrać sobie innego i z nim pójść do walki. A ja bym chciał ich użyć. Aha, nie mogę. W ogóle nie mogę. Free. Dobra, select. Nie mogę pójść do następnej walki. Każdy z moich dowódców ma wojsko. Fajnie. Ale rozpieprzyło mnie, że koleś miał Aleksandra. Dobra, ja bym u Leonidasa zobaczył, czy mogę sobie rozwinąć to. Aha, strike. Jak to mogę rozwijać? Okej. So, you can convert exp... Click here to select which unit to convert from. Kurwa mać, nie rozumiem. If you want to use one unit exp on another unit, you first need to convert it to command points. Ah. Nordic. Uuu, fajnie. To jest shop, a to jest normalnie sklep. Fuck. No dobra, ja bym chciał jeszcze zobaczyć tutaj moje po prostu jednostki, moje wojsko, baraki. Czy ja mogę was kupić? Nie. Ale was mogę kupić, tak? Aha, free. Halo? Mogę was przejść? Nie. Za 200 golda. Za 80 tego. Comment pointsów. Ej, ale to nie jest takie kurwa. To jest dziwne trochę, bo nie ogarniam jak to. Daily Commander Victory. Close. No fajnie, no. Nie wiem dokładnie jeszcze jak się tutaj poruszać. Czyli co, ja mogę teraz co? Ich ulepszyć? Halo? Chcę was ulepszyć. Co? Mogę? Nie mogę? Hełm? Tarcza? Nie mogę. Lithia. Jak tu was kupić? Nie wiem. F5. 6. Okej. Okay. Aha, czyli nie mam tutaj żadnych command podsów. To niedobrze. Czyli co? Kiedy on wróci, to ja wtedy to dostanę, tak? To jest takie trochę dziwne. Select, on jest na battlefieldzie. This commander is recovering from battle. Czyli wraca. No dobra. To wygląda na to, że to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie w pierwszym odcinku. I mam nadzieję, że nie ostatni, bo strasznie mi się podoba ta gra. Jest kurde fajna, zawsze lubiłem serię Total War i tym razem to kurwa może być naprawdę zajebiste. Tym bardziej, że mamy kilka oddziałów i możemy robić naprawdę srogie boje. I trochę to przypomina League of Legends, bo masz... Co, no dobra, niekoniecznie, bo to jest takie połączenie League of Legends i World of Tanks. Mamy swoje wojsko, jak taki czołg, którym musimy pokonywać po kolei wszystkich innych przeciwników. Problem polega na tym, że tego przeciwnika może być tu o wiele więcej, może być o wiele silniejszy, tak jak wszystkie tiry czołgów. Dlatego musimy na razie zaczynać ze słabymi frajerami, tak zwanym mięsem armatnim, które będzie zwracało na siebie uwagę, dlatego najlepiej, jeżeli mamy przeciwnika, towarzysza, który jest o wiele silniejszy, dołączyć do niego, ruszyć w bój. I być takim, kurde, popyklem. No niestety. Dobra, jeszcze raz serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, walnijcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi moimi widzami. Albo po prostu jesteście nowi na tym kanale i podoba wam się to, co robię. No zawsze tak pomaga. Łapka w górę też jest czasem fajna, ale już w ogóle to komentarze. Chciałbym czasami nawiązać rozmowę z moimi widzami, których mam, bo w sumie, tak jak pewnie większość youtuberów na początku, dbają o swojego widza, później jest ich tak dużo, że nie sposób zadbać o wszystkich, dlatego mówią do ogółu. A ja chciałbym póki co nawiązać relacje z wami widzami. Dobra, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.